Szczęść Boże, Ewelina Betiuk. Witam Państwa i zapraszam na informacje. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Dziś niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, która zwieńcza Wielki Post i która ukazuje nam, że krzyż i zmartwychwstanie to źródło i sens naszego życia. Uroczystej mszy świętej na placu świętego Piotra przewodniczył ojciec święty Franciszek, który wygłosił także uroczyste orędzie Urbi et Orbi, miastu i światu. Niedziela Wielkanocna jest najważniejszym świętem w całym roku liturgicznym Kościoła katolickiego. Zmartwychwstanie jest fundamentem i istotą naszej wiary. To triumf wiary, nadziei i miłości. Tą radość obwieszcza światu bicie dzwonów, śpiew pieśni wielkanocnych oraz niesiony na czele procesji krzyż, przyozdobiony czerwoną stułą na znak zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Mimo deszczowej aury na placu świętego Piotra zebrało się tysiące wiernych, by dziękować za dar nowego życia w Chrystusie. W samo południe ojciec święty Franciszek skierował do całego świata orędzie wielkanocne Urbi et Orbi. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Jezus wskazał każdemu drogę życia i szczęścia. Tą drogą jest pokora, która pociąga za sobą upokorzenie. To jest droga, która prowadzi do chwały. Tylko ten, kto się uniża, może przejść ku temu, co w górze, ku Bogu. Człowiek pyszny spogląda z góry w dół, pokorny spogląda z niska ku temu, co w górze. Prośmy zmartwychwstałego Pana o łaskę, aby nie ulegać pysze, rodzącej przemoc i wojny, ale by mieć pokorną odwagę przebaczenia i pokoju, mówił papież. Jego świątobliwość prosił o pokój w miejscach dotkniętych konfliktami, w Syrii, Iraku, Ziemi Świętej, Libii, Nigerii, Sudanie, Demokratycznej Republice Konga, Ukrainie. Dal Signore risorto. Zwycięskiego Jezusa prosimy, by ulżył cierpieniom tak wielu naszych braci prześladowanych z powodu Jego imienia, jak również tych wszystkich, którzy niesprawiedliwie znoszą konsekwencje konfliktów i aktów przemocy. Ojciec Święty pamiętał także o wielu mężczyznach i kobietach, którzy poddawani są nowym i starym formom niewolnictwa, ofiarach handlarzy narkotyków, ludziach usuniętych na margines, więźniach, ubogich i imigrantach. Miłość pokonała nienawiść, życie zwyciężyło śmierć, światło rozproszyło ciemności. Na zakończenie Ojciec Święty udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi. Radosne Alleluja płynie ze wszystkich zakątków Polski. Wierni już o świcie wyszli na spotkanie zmartwychwstałego Chrystusa. W homiliach pasterzy Kościoła w naszej ojczyźnie oprócz wątków religijnych nie zabrakło także odniesień do ważnych spraw społecznych i politycznych. Wczoraj wieczorem z nadzieją świętowaliśmy Wigilię Paschalną. Kościoły zajaśniały światłem płonącego paschału. Ta światłość, którą niesie Chrystus, zwycięża śmierć. Wypełnia również wierzące serca, zauważa ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga. Czując żar tego płomienia, który z paschału dociera aż do nas, Chrystus żyje, zmartwychwstał. My w to wierzymy, my to czujemy, my sami tym żyjemy. I my to głosimy, aby otwierały się i napełniały miłością i życiem serca wszystkich ludzi. Prawda o zmartwychwstaniu kruszy kajdany wszelkich systemów, bo tylko prawo Boże daje szczęście. Nie to stanowione bezbożne, dodaje pasterz Kościoła Szczecińsko-Kamieńskiego. Wigilia Paschalna była również dniem chrztu świętego wielu dorosłych katechumenów. Chrzest to początek nowego życia, a zmartwychwstanie to nowy porządek naszych dziejów, tak mówił podczas homilii przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. Metropolita poznański przestrzegał również przed zejściem z Bożej drogi. Co do poglądów społecznych na temat in vitro, twierdzi ojciec Sani, przyszłość jeszcze nas z nich przeegzaminuje. W rozdygotanej emocjonalnie atmosferze, jaką wokół tego problemu stworzono, pominięto milczeniem argumenty poważnych przeciwników tej metody.
Dlatego pasterz kościoła poznańskiego apelował do wiernych, by zwrócili się w duchu do Chrystusa, który jest prawdziwą światłością. Na szczęście świat to nie tylko zło, ale i ogrom dobra. Są nie tylko ci, którzy chcą unicestwiać życie, ale również ci, którzy z zawziętością życia bronią, przypomniał ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Pojawiają się jakże wspaniali, współcześni świadkowie życia. Chociażby członkowie ruchów pro-life. Jakże tu nie wspomnieć bohaterską Mary Wagner, Kanadyjkę, która co jakiś czas w jakże demokratycznym kraju, którym jest Kanada, ląduje w więzieniu tylko dlatego, że idzie z kwiatem do klinik aborcyjnych. A głoszenie życia jest głoszeniem Chrystusa, przypomniał metropolita łódzki. Dziś donośne bicie dzwonów obwieściło wiernym największy cud – zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, pasterz diecezji warszawsko-praskiej, gościł w parafii świętej Jadwigi. W homilii przypomniał parafianom, że tajemnica zmartwychwstania była trudna nawet dla uczniów samego Jezusa, ale mimo to wierzyli. Wielu z nas boi się do Niego przyznać. Boi się Go wyznać w swoim życiu i słowami, i działaniem. Swoje życie programujemy zupełnie tak, jakby Jezusa i Boga w ogóle nie było. Czy tego od nas Bóg oczekuje? A to oczywiście opowiedzenie się po stronie Boga, po stronie prawdy w tych trudnych czasach nabiera coraz większego znaczenia. Ksiądz arcybiskup Józef Michalik w homilii przestrzegał przed zgubną ideologią gender. To jest ideologia, to nie jest filozofia. To się wzywa do sądu. Jeśli krytyczne masz zdanie na temat tej ideologii, to trzeba do sądu, bo nie masz prawa powiedzieć, przestrzegać, nawiązywać do prawa natury, przypominać o odpowiedzialności rodziców. Metropolita Przemyski nawiązał również do pojawiających się zarzutów, że Kościół miesza się do polityki. Kościół wskazuje drogę, mówi, jakimi zasadami się kierować. Kto według tych zasad nie postępuje, nie jest godny poparcia, podkreśla ksiądz arcybiskup. Niestety w przestrzeni politycznej pojawia się coraz więcej projektów groźnych ustaw. Do nich nawiązał w homilii ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Szyderstwem z rodziny są projekty legalizacji prawnej związków jednopłciowych. Tak jak bólem i zniewagą jest twierdzenie, że źródłem przemocy w relacjach rodzinnych jest tradycja i wiara, a Bożemu postanowieniu, że mężczyzna i niewiasta przeciwstawiana jest kulturowa kategoryzacja płci. Metropolita Gdański dodaje, że to smutny znak czasu, że ten sam Sejm, który ustanowił ten rok rokiem Jana Pawła II, pochyla się nad takimi haniebnymi ustawami. Dlatego napełnieni radością zmartwychwstania musimy zawsze opowiadać się po stronie prawa naturalnego. Bo Chrystus jest zwycięzcą i jeśli będziemy szli Jego drogą, również zwyciężymy. O tej nadziei przypomina ordynariusz diecezji świdnickiej ksiądz biskup Ignacy Dec. Moi drodzy, nie bójmy się niczego. Straszą nas różnymi sprawami. Tak, co to będzie? Jezus jest z nami. Jezus jest z nami, jest naszą opoką, naszą siłą i mocą. Tylko trzymajmy się Jego. Bo On zmartwychwstał prawdziwie. Mimo świąt Zmartwychwstania Pańskiego rolnicy kontynuują swój protest przed kancelarią premier Ewy Kopacz. Do takiej decyzji zmusiła ich bezczynność rządu, który nie spełni podstawowych postulatów. Gospodarza odwiedził prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który razem z nimi uczestniczył we mszy świętej.
Polska ziemia to nasze dobro narodowe, które niebawem może trafić w obce ręce. Już dziś jest ona sprzedawana poprzez tak zwane słupy, czyli osoby podstawione i trafia do zagranicznych inwestorów. Niebawem będą oni mogli przejmować ziemię bez żadnych ograniczeń. Sprzeciwiają się temu rolnicy, którzy uprawą zajmują się na co dzień. Swoje stanowisko wyrazili za pomocą protestu, który dziś, mimo świąt wielkanocnych, trwa przed kancelarią premier Ewy Kopacz. Dziś rolnicy wspólnie przeżywali Dzień Zmartwychwstania Pańskiego, uczestnicząc we mszy świętej. Panie, zmiłuj się nad nami. Rolników odwiedził prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Były premier otrzymał z rąk gospodarzy polskie wyroby. Życzymy wszystkiego najlepszego. To, co może być najlepsze. Błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego. Jarosław Kaczyński przekonywał, że jedyną możliwą drogą poprawy sytuacji nie tylko rolników, ale wszystkich Polaków jest zmiana władzy. Mamy na plecach ciężki worek kamieni. To jest ta władza, która jest obecna. To jest ciężki worek kamieni. To są zdrajcy. Musimy go rzucić. Rolnicy mają nadzieję, że ich protest otworzy oczy Polaków. Zapewniają, że będą walczyć do skutku. Mam nadzieję, że ta zielona wioska, to zielone miasteczko rozrośnie się. I mam nadzieję, że takie namioty, takie wasze tutaj, tą obecność aż do zwycięstwa. Gospodarze protestują nieprzerwanie od 19 lutego. Przed kancelarią Ewy Kopacz pozostaną najprawdopodobniej do 20 kwietnia. Jeżeli jednak premier nie podejmie dialogu, rolnicy nie wykluczają przedłużenia protestu. I teraz to wszystkie informacje. Ponownie z Państwem spotkam się o godzinie 20. Czekam na Państwa. Do zobaczenia. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Tym radosnym pozdrowieniem bardzo gorąco witam wszystkich Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Nadchodząca noc w naszym kraju z temperaturą ujemną. Jutro, w świąteczny poniedziałek, na południu Polski spodziewane są opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Po południu śnieg może popadać także na Pomorzu Wschodnim. Na pozostałym obszarze pogodnie, a na termometrach maksymalnie od 4 do 6 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny z północnego wschodu. Kolejna prognoza pogody tuż po serwisie informacyjnym o godzinie 20. Serdecznie zapraszam.